To była zabawa, jakiej nie powstydziłby się nie jeden młody i zdrowy człowiek. Tańce i zabawy nie miały końca. Jak co roku nie zabrakło również specjalnych atrakcji. Tym razem był to m.in. pokaz mody. Sama kolekcja powstała w bardzo dziwny sposób, bo szukaliśmy dla syna, kupiliśmy zegarek kieszonkowy, nie mogliśmy dostać kamizelki z kieszonką. Doszłam do wniosku, że sama uszyję taką kamizelkę i powróciłam do lat 30. i do wieku 17, do głębokich żakardów zgłoconych z tego względu, że pracowałam w sklepie meblowym i projektowałam wypoczynki. Dlatego znałam te materiały dosyć dobrze, a że mają piękne, głębokie wzory złocone, dlatego tak powstała ta kolekcja. Pokaz był nie tylko świetną zabawą, ale i dowodem na to, że bez względu na przeszkody warto podążać za swoimi marzeniami. To, że jest się osobą niepełnosprawną, to nie znaczy, że my tylko potrafimy robić maleńkie rzeczy, biżuterię, cokolwiek, bo moi koledzy, moje koleżanki mają pasję, piszą wiersze. Naprawdę są to osoby bardzo wrażliwe, gdzie ich talenty nigdy nie są wykorzystane ze względu na to, że są osobami niepełnosprawnymi. Jest pani takim pionierem, taką osobą, która chce pokazać, tak, że warto. Tak, chciałabym pokazać, że warto walczyć o swoje marzenia i warto je realizować. To też jest takie przełamywanie barier. Nie widzę tej różnicy pomiędzy osobą pełnosprawną czy niepełnosprawną. W każdym przypadku, gdybyśmy występowali w takim pokazie, byłaby ta trema, ale musi być chęć, prawda? I tutaj ta chęć właśnie była. Chęć pokazania tego, co potrafię uszyć i jeszcze potrafię to zaprezentować. Bal karnawałowy osób niepełnosprawnych od lat cieszy się ogromną popularnością. Biorą w nim udział podopieczni praktycznie wszystkich organizacji zrzeszających niepełnosprawnych w mieście, wśród których znajduje się m.in. Stowarzyszenie Zabrzanka. Działamy razem, mamy swój program, na którym teraz coraz szerzej pracujemy. Mamy warsztaty manualne, na których się spotykamy. Są one organizowane w każdy czwartek, na które serdecznie zapraszamy osoby, które są zainteresowane. Organizujemy różne święta typu walentynki. Teraz organizowaliśmy wigilię dla stowarzyszenia oraz osób z grupy. Staramy się też uczestniczyć w świętach zorganizowanych na terenie miasta. Jak wygląda w ogóle środowisko osób niepełnosprawnych w Zabrzu? Czy prężnie działają te stowarzyszenia? Czy mają szansę przebicia? Każde stowarzyszenie to jest tak albo stowarzyszenie osób głuchych, niedosłyszących, z rakiem krtani, z niewidomych lub niedowidzących, prawda? I te grupy, to wiem, co bardzo, bardzo prężnie działają. Mają takie prężne i to są grupy naprawdę na poziomie ogólnokrajowej. Organizowane przez Forum Organizacji Pozarządowych Razem bale są okazją do doskonałej zabawy oraz integracji środowiska. Jest to bardzo ważna idea. Tak jak powiedziano tutaj przed chwilą, każdy ma prawo do marzeń, a jak ma marzenia, to wszystko staje się możliwe. Żadna niepełnosprawność nie jest w stanie ograniczyć marzeń i wesoło się bawić. Jest duża aktywność w środowisku, osoby niepełnosprawne wychodzą, działają, są aktywne, również działają na rzecz innych osób. Także myślę, że Zabrze jest takim miastem otwartym, przyjaznym, no a przede wszystkim integrującym wszystkie środowiska. To był już 9. bal osób niepełnosprawnych, które ponownie udowodniły, że jeśli chodzi o doskonałą zabawę, nie mają sobie równych.